przekazuję głos panu prezydentowi. Dzień dobry państwu. Kolejna z miłych chwil, gdy prezentujemy mieszkańcom miasta nasze działania zmierzające ku podnoszeniu jakości funkcjonowania usług, jakie świadczymy jako miejski samorząd na rzecz mieszkańców Białej Podlaskiej. W tym wypadku w obszarze miejskiej komunikacji stoimy na tle dwóch najnowszych w naszym taborze autobusów. Są to autobusy wyleasingowane przez naszą miejską spółkę MZK, autobusy w formule MIDI, to jest mieszczące do 81 pasażerów. Przede wszystkim autobusy spełniające normę emisji spalin Euro 6. A za chwilę pan prezes wraz z panem dyrektorem podpiszą umowę na zakup przez spółkę ze środków własnych kolejnego autobusu, tym razem już półhybrydowego, takiego, w którym silnik spalinowy spełniający te normy emisji spalin Euro 6 będzie wspomagany silnikiem elektrycznym. Główna zasada polega na tym, że z przystanków taki autobus odjeżdża właśnie przy napędzie elektrycznym, dopiero później dołącza napęd spalinowy, ale też jeszcze raz podkreślę, ten ekologiczny, spełniający tą najnowszą z obowiązujących normę emisji spalin Euro 6. Chcę podkreślić, że to kolejne nasze działania, ale przecież nie pierwsze w tej kadencji, bo jeszcze w tej kadencji zakupiliśmy 5 nowych autobusów, także z normą Euro 6 marki Scania, tym razem ze środków z Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez nas projektu budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska z działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wówczas była to kwota przekraczająca 5 milionów złotych. Rozwijamy miejski transport, chcemy, by był coraz bardziej ekologiczny, by autobusy były coraz nowocześniejsze, by podróżowało się mieszkańcom Białej Podlaskiej coraz wygodniej. I przypomnę, że na ponad 30 autobusów w tym naszym taborze, łącznie z tymi zakupami, już 1/3 będzie tymi autobusami najnowocześniejszymi. Te aktualnie przez nas pozyskiwane pozwalają rezygnować z usług w ramach tego taboru tych najstarszych jelczy. Te wszystkie już dzisiaj autobusy są niskopodłogowe, wygodne, przyjazne, dostosowane także do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami. Panie prezesie? Tak, dzisiaj to święto MZK, można powiedzieć. Przyjmujemy oficjalnie, przedstawiamy państwu te dwa wyleasingowane autobusy, znacznie podnoszące standard podróżowania przez naszych mieszkańców i oczywiście wpływające pozytywnie na ochronę środowiska. Przyjęcie tych autobusów wiąże się z tym, że ze stanu zdjęliśmy ostatnio 4 stare jelcze, na które niestety ludzie troszeczkę narzekali, prawda, ponieważ one były wysoko podwoziowe, więc osoby z dolegliwościami ruchowymi miały po prostu trochę kłopotu. Teraz przyjmujemy te dwa i czekamy, jak firma Solaris dostarczy nam kolejny autobus, będzie to dłuższy autobus, który będzie miał większą pojemność. Będziemy go kierować na linie poranne, tam gdzie mamy duże obłożenie, żeby się pasażerom żyło wygodniej. Te autobusy, które przyjmujemy dzisiaj, jak i nowy, będą miały taką nową funkcjonalność, którą przedstawiamy zarówno w internecie, jak i w tych autobusach na monitorach. Jest to funkcjonalność kasownikowa, w sensie takim, że można za pomocą karty bankomatowej kupić w tym kasowniku bilet, który jest biletem elektronicznym. To jest bilet, który jest zapisywany na karcie bankomatowej. Zupełnie bezpieczna funkcjonalność, która znacznie po prostu przyspieszy jakby obsługę pasażerską, ponieważ niektórzy pasażerowie kupują bilety u kierowcy, jeżeli nie mają wcześniej takiego biletu, a ta funkcjonalność pozwoli na to, żeby po prostu nie kłopotać się z kartą miejską, tylko na podstawie karty bankomatowej doładowanie zapisywane jest na karcie tej bankomatowej zupełnie bezpiecznie elektronicznie.
Co poza tym? No bo zapraszamy do środka. Autobus jest piękny w naszych barwach miejskich, więc on się niewiele różni od tych, które przyjęliśmy na stan 2 lata temu. Natomiast liczymy na to, że będzie mniej awaryjny i tańszy w utrzymaniu. To są autobusy, któreśmy przez parę tygodni sprawdzili, więc już wiemy o tym, że palą troszeczkę mniej niż poprzednicy i co wpływa oczywiście też na ekonomikę naszej firmy. Panie dyrektorze. Panie prezydencie, panie prezesie, miło nam, że kolejne auto trafi marki Solaris do Białej Podlaski. A przede wszystkim gratuluję, bo podnoszenie tego standardu obsługi mieszkańcom to jest taka zasługa jakby całej społeczności. Nie, to nie jest jakby pomysł prezesa, prezydenta, to ma służyć mieszkańcom. I autobusy Solaris są tak konstruowane i budowane, żeby te niedogodności ruchowe i inne przede wszystkim były brane pod uwagę. Cały autobus, ten, za którym stoimy tutaj i ten, który dojedzie, jest w 100% w niskiej podłodze. Ten 12-metrowy będzie miał jeszcze większą ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, żeby osoby o tych problemach ruchowych nie pokonywały żadnych stopni. No oczywiście wszystko jest klimatyzowane i pełen monitoring ze względów bezpieczeństwa. To są takie może aspekty, do których się już dzisiaj przyzwyczailiśmy, ale naprawdę powodują, że ktoś nawet jak te parę metrów przejedzie, jest sympatyczny. A gratuluję dlatego, że nowe to jest zawsze nowe i jest fajniejsze, nie? Bo nowe. A my, dziękując panu dyrektorowi za bardzo dobrą współpracę, też chcemy z satysfakcją podkreślić, że są to autobusy produkowane w naszym kraju. Że my Polacy jeździmy produkowanymi w Polsce autobusami, które są świetnej jakości, które jeżdżą też poza granicami naszego kraju. Dziękuję też bardzo panu prezesowi i jego załodze, bo w czasach przecież wcale nieprzyjaznych i samorządom, i spółkom komunalnym zapewniamy świadczenie tych usług mieszkańcom na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Nie musimy nikogo przekonywać, jak trudne to wyzwania, gdy wszyscy wiemy na przykład, jak uciążliwym, dotkliwym jest ten permanentny wzrost choćby kosztów zakupu paliwa. Ja jeszcze tylko państwu powiem, że ten model kilka lat temu został wybrany najlepszym autobusem w Europie. Ogólnie firma od 25 lat wyprodukowała już ponad 20 tysięcy autobusów. Rocznie produkujemy około 1700. Jesteśmy na 32 rynkach w Europie, no i nawet się tam do Afryki. Puściliśmy raz do Dubaju, ale to jest ciężki klient. Brawo, imponujące. Wyzwania trzeba podejmować. Tak. Możemy powiedzieć o kosztach tych wyrezerwowanych i tego, który trafi do Białej? Ten, który dzisiaj podpisujemy umowę, jest to kwota 1 188 000. Ustaliliśmy tą kwotę w oparciu o przetarg, który był ogłoszony oczywiście w zamówieniu publicznym, więc wszyscy mogli jakby startować do tego przetargu. Jest to kwota, która mieści się w naszych widełkach, że tak się wyrażę kolokwialnie, które przeznaczyliśmy na tą inwestycję. Natomiast te wyleasingowane autobusy, no trudno powiedzieć jakby o kosztach ogólnych, bo one będą znane dopiero po zakończeniu leasingu, prawda? Jakby tak podając ogólną kwotę, ponieważ jak sam nazwa wskazuje, leasing to jest opłata wstępna i później ratalne spłaty, co oczywiście wiąże się teraz z troszeczkę wyższymi kosztami w związku ze zmianą WIBOR-u, więc no, z miesiąca na miesiąc troszeczkę pogarsza nam się jakby ta sytuacja użytkowania, prawda, i finansowania użytkowania tych wozów, ale no, dajemy sobie radę. Oczywiście, tak jak pan prezydent wspomniał o cenie paliwa, jest to 40%, można powiedzieć, naszych kosztów i to jest główny czynnik powodujący to, że no, musimy się z tymi kosztami mierzyć, no, bo ponieważ przygotowywaliśmy się plan bieżącego roku na mniej więcej cenę paliwa około
4 do 5 zł, ale jak ona ustaliła się na poziomie 7, a teraz 6 z niewielkim plusem, no to niestety, ale sytuacja jakby wyniku finansowego jest trudna, można powiedzieć tak łagodnie. Dodajmy, bo nie wszyscy mogą zrozumieć, większość z nas patrzy przez pryzmat indywidualnego kierowcy. Spółka oczywiście, kupując hurtowe ilości paliwa, ma te ceny na znacznie korzystniejszym poziomie niż każdy z nas, przeciętny użytkownik samochodu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o skalę wzrostu, ona jest procentowo taka sama także dla hurtowych odbiorców. Jeszcze mam pytanie, ile teraz jest maszyn w taborze i ile w najbliższym czasie tych najstarszych autobusów planujecie wykupić? 36 jest aktualny stan taboru, natomiast te, które mieliśmy wycofać, już wycofaliśmy. Więc teraz obserwujemy. Czekamy, ponieważ no, tu ukłony dla załogi technicznej, prawda, naszej firmy, które no, niektóre egzemplarze utrzymują przy życiu, bo czasami jest tak, co przez ostatnie 3 lata można było obserwować, że no, niektóre wozy stają się czasami dawcami organów dla innych, no bo niestety opłacalność ich jest, naprawy jest po prostu mała i musimy wtedy podejmować decyzję o ich wycofaniu po prostu, a części, które ewentualnie są przydatne do naprawy innych, wykorzystujemy i wtedy je po prostu zdejmujemy ze stanu, prawda? Natomiast jeśli wozy jeżdżą i mieszczą się, prawda, jakby w obsłudze technicznej i stanie technicznym, to nie planujemy, że to będzie ten albo ten egzemplarz do wycofania. Ja jeszcze dopytam. Czasami się takie pytanie pojawia, kiedy z naszych wiarskich ulic te Jelcze znikną już? No, Jelczy już mamy coraz mniej, zostały nam małe tylko Jelcze, bo wielkich Jelczy już nie mamy. Tak jak powiedziałem, 4 zostały wycofane na początku roku, żeśmy zezłomowali ostatni, prawda, ten taki naprawdę duży, który miał na sobie jeszcze graffiti takie niepodległościowe, prawda, więc jego, przepraszamy, ale już nie można zobaczyć na naszych ulicach, ale to był ostatni wysokopodwoziowy, prawda, jakby Jelcz. Te, które mamy, prawda, to są Euro 4 i Euro 3 i no, można powiedzieć, że w perspektywie czekamy na otwarcie finansowania przez marszałka, bo taki jest nasz plan, żeby w następnej kolejności zmierzyć się z tym, żeby wymienić ten tabor na zeroemisyjny tak zwany, czyli na autobusy elektryczne. I tak jak tu z panem prezydentem byśmy uzgodnili, w kolejnym finansowaniu będziemy się starali o dofinansowanie na zakup 12 sztuk autobusów elektrycznych. Kiedy to będzie, trudno powiedzieć, ponieważ no, sami wiemy, jak bywa na szczeblu centralnym z tymi finansami. Tutaj jesteśmy zmuszeni po prostu poczekać na ogłoszenie konkursów przez instytucje pośredniczące. Przede wszystkim jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. On dziś nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez instytucję, którą jest samorząd województwa. Tyle. Skoro nie ma więcej pytań, zapraszam panów do podpisania umowy.